Zasady są po to, żeby je łamać. Kiedy zabraknie praw i ograniczeń, gdy zniknie podział na czarnych i białych, gdy wszyscy ludzie będą równi, a świat stanie się idealny, nie będziemy mieli po co żyć. Pewnie wkurzyło was czekanie. Jeśli wam to nie przeszkadza, będą nas filmowali. Gotowi? Każdy, kto słyszał o Sex Pistols, wie, że to jeden z najważniejszych zespołów w historii rock'n'rolla. Przez 30 lat z wrogów publicznych numer 1 stali się skarbem narodowym. Bez nich popkultura wyglądałaby zupełnie inaczej. To był surowy rok. Graliśmy rok, przy nas zawsze coś się działo. Byli dynamiczni i grali wybuchową muzykę. Nieraz ocierała się o kicz, ale kipiała energią. Rozkręcali się z każdym koncertem. Mieli odpowiednie podejście do muzyki. Czerpali z niej radość. Każdy ich singiel wnosił powiew świeżości. Wywarli ogromny wpływ na kulturę masową. Początkowo ich muzykę uznawano za jazgot. Sex Pistols narodzili się nie z poezji i sztuki, ale z gniewu i biedy. Ten skandalizujący zespół latami szokował kraj, targany biedą, bezrobociem i strajkami. Zawsze wzbudzali ogromne zainteresowanie. Gdyby nie muzyka, wszyscy skończylibyśmy w więzieniu. Ich występy budziły skrajne emocje. Jeśli Johnny Rotten wyrzeknie się swych poglądów, umrze. Jest głuchy i łysy. Skończył się. Ich ubiór, wygląd, fryzury i zachowanie są odrażające. Mają w sobie świeżość, której potrzebujemy. Stali się symbolem wolności. Są wielcy. Brak mi słów, żeby to wyrazić. Znali twórczość The Stooges. To były wspaniałe czasy. Tworzyliśmy wielką rodzinę. Żyliśmy z dnia na dzień. Wszystko było wtedy możliwe. Piękne czasy. Johnny nieustannie szokował opinię publiczną. Wszystko starannie kalkulował. W
Dziś Johnny Rotten mieszka w Marina del Rey. Jest zamożny, dobrze ustawiony i należy do jacht klubu. Gdy Syd dołączył do zespołu, zaburzyło to równowagę. Chciał przewyższyć Johna, nazywał go głupkiem, co złościło Rottena. Syd nie był muzykiem, tylko gwiazdą punk rocka. Sex Pistols rozpoczęli punk rockową rewolucję w Wielkiej Brytanii. Skandale, które wywoływali, przyćmiewały ich muzykę. Wydany w 1977 roku singiel God Save the Queen uznano za atak na brytyjską monarchię. Gazety nazywały autora tekstu największym zagrożeniem dla brytyjskiej młodzieży od czasów Hitlera. Sex Pistols okrzyknięto wrogiem publicznym numer jeden. Prasa nie miała dla nich litości. Jeśli na koncercie doszło do bójki, natychmiast wyolbrzymiała zajście. Media chętnie nagłaśniały podobne wydarzenia. To one stworzyły legendę punk rocka. Przez 26 miesięcy działalności Sex Pistols wydali tylko jeden album i kilka singli, które dziś należą do najważniejszych w muzyce współczesnej. Ich muzykę przepełniała nienawiść do establishmentu, a teksty kipiały gniewem i przemocą na niespotykaną skalę. Po tym jak Johnny Rotten napisał God Save the Queen, największy przebój grupy, zespół stał się postrachem brytyjskiej opinii publicznej. Nie chcę Rolls Royce'a, domku na wsi, nie muszę mieszkać na południu Francji. Dobrze mi tak, jak jest. Nie mieszkam w Finsbury Park. Ich największe koncerty oglądało zaledwie kilkaset osób. Do auli na 2000 osób przyszło 80 widzów. Atmosfera na koncertach stanowiła mieszaninę ciekawości i niechęci. Z przodu stali zatwardziali punkowcy, a z tyłu wrogo nastawieni hipisi. Najsłynniejszym i największym miejscem, w którym zagrali, była sala Winterland w San Francisco. Dali tam ostatni i najbardziej prestiżowy koncert. Na swoim ostatnim występie zarobili $67. Grupa rozpadła się, nim którykolwiek z muzyków zdążył skończyć 22 lata. Sex Pistols nadal budzi kontrowersje. Łatwo zapomnieć, jak wyjątkowy był to zespół i jaką muzykę tworzył. Brakuje nam takich zespołów. Gdy Steve był w formie, grywał na bębnach Paula. Czasem nie nadawał się do niczego, ale i tak tworzył fajne kawałki. Dostarczały wielkich emocji. Album zmiksowano tak, żeby głos wokalisty przebijał się przez kakofonię gitar. Podobało mi się. Sex Pistols wywarli wpływ na kształt współczesnej muzyki. Szturmem podbili Anglię, a potem resztę świata. Ich ostre, wrzaskliwe i surowe w brzmieniu piosenki kwestionowały polityczną i muzyczną rzeczywistość. Historia zespołu jest jednak zawiła i bolesna. Nie planowali długiej działalności. Zamierzali nagrać jedną płytę i pograć kilka lat, póki wszyscy nie poumierają. Baby,
Nikt nie zdołał zniszczyć tak wiele równie skromnymi środkami. Sex Pistols. Anarchiści. Zespół, który zasunął później jako Sex Pistols, powstał w 1972 roku w butiku Malcolma McLarena i jego dziewczyny, szwaczki, a wcześniej nauczycielki, Vivienne Westwood. Powstali w butiku. Przyjaźniłem się z Glennem, Paulem i Steve'em. Z tym ostatnim chadzałem na włamania. Za pieniądze ze sprzedaży fantów kupowaliśmy prochy. Cały sprzęt, jakim na początku dysponowali, pochodził ze skoków Steve'a. Używali tego samego mikrofonu, co David Bowie podczas ostatniego występu z Ziggy Stardust. Mieli też parę wzmacniaczy Keitha Richardsa. Steve wyposażył całą kapelę. Dzięki muzyce nie zostaliśmy zawodowymi przestępcami. Paul wychował się w Shepherd's Bush. Był fenomenalnym perkusistą. W soboty chadzaliśmy zabawić się na Portobello Road. Często spotykałem Paula i Steve'a. Zawsze trzymali się razem. Mieszkałem przy Portobello Road. Prowadziłem dom otwarty. Często tam zaglądali. Paul Cook to Charlie Watts punku. Był punktualny i trzymał się ze Steve'em. Steve był w porządku, lubił ludzi. Steve Jones był prawdziwym gitarzystą rockowym. Połączeniem Pete'a Townsenda z Johnem Thundersem. Miał puzzle. Rozczarowani progresywnym rockiem i hippiesowską muzyką Sex Pistols czerpali z twórczości The Who i The Small Faces. Odreagowywali z Stonesów i Yes. Czuli się zaszczuci ich muzyką. Początkowo grali zwykłego rocka. Takich zespołów było wiele. Tworzyli je ludzie, którzy nie lubili progresywnego rocka ani glam rocka. Nie chcieli grać pod dyktando i nie mieli wykształcenia muzycznego, ale pragnęli wyrażać siebie poprzez muzykę. Dorośli niczego nie przeczuwali, choć zauważyli, że ich dzieci zaczynają dziwnie się ubierać, wkładają w uszy agrafki i ścinają włosy na krótko. W 1974 roku do Steve'a Jonesa i Paula Cooka dołączył basista Glenn Matlock. Graliśmy razem w zespole Iggy'ego Popa i bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Mieliśmy ze sobą wiele wspólnego. Glenn był świetnym basistą, choć jak na Sex Pistols grał za melodyjnie. Miał zbyt wiele z Paula McCartneya, ale umiał komponować. To on ułożył wszystkie riffy. Zbuntowane londyńskie nastolatki chętnie odwiedzały butik McLarena, w którym pracował Glenn. Razem z kumplami zagrali koncert akustyczny w pobliskiej winiarni. Steve próbował śpiewać, ale kiepsko mu szło. Zaczęli więc szukać wokalisty i tak trafili na Johnny'ego Rottena. W 1975 do grupy dołączył John Lydon. Ten indywidualista i nonkonformista fascynował naturalnością oraz autentyzmem. Johnny Rotten okazał się fantastycznym wokalistą, tekściarzem i poetą. Nie przepada za mną, ale szanuję go za teksty, które napisał. Był stadionowym chuliganem i słuchał różnej muzyki. Najbardziej lubił utwory Alice'a Coopera. Wyglądał i brzmiał wyjątkowo. Wrażenie potęgował wytrzeszcz oczu, pamiątka po przebytym w dzieciństwie zapaleniu opon mózgowych.
Ciągle próbował szokować. Sprawia wrażenie dziwaka, ale to normalny facet. Zabawny gość, ma niewyparzony język. Nie wiem, czemu daje się zapraszać do programów rozrywkowych. Od lat jest z tą samą dziewczyną, Norą. Nigdy za sobą nie przepadaliśmy. Właściwie to się nie znosimy. Na koncercie Pistolsów w The 100 Club poznałem Norę. Miała wtedy 18 lat. Chodziliśmy ze sobą przez pół roku, a kilka lat później wyszła za Johna. To chyba jedna z przyczyn naszej wzajemnej niechęci. John nie może przeboleć, że byłem jednym z jej pierwszych facetów i spotykałem się z jego żoną, zanim on ją poznał. Parę lat temu za kulisami Greek Theatre wpadłem na Norę pierwszy raz po 25 latach. Podszedłem, klepnąłem ją w ramię i się przywitałem. Ucieszyła się na mój widok, zaczęliśmy rozmawiać. Zawołała Johna, który zmierzył mnie wzrokiem i podszedł do nas. Zawołałem: cześć John, pamiętasz mnie? A on mnie popchnął. Powiedział, że teraz każdy chce być jego przyjacielem. Odparłem, że mnie akurat na tym nie zależy. Zapytałem tylko, czy mnie pamięta. O mały włos nie doszło do bójki, ale rozstaliśmy się spokojnie. John potrafi być bardzo zjadliwy w swoich wypowiedziach, a do tego zawsze robi to, na co ma ochotę. Nie słucha niczyich poleceń, nawet moich. Tydzień temu spotkaliśmy się na ceremonii wręczenia Mojo Awards. Poprosiłem, żeby ustawił się do zdjęcia z Neilem Diamondem, a on naskoczył na mnie, krzycząc: nie będę pozował z tym opalonym na pomarańczowo pajacem. Nadal ma ikrę. Doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego znaczenia w świecie popkultury. W 1975 roku Malcolm McLaren zaprosił Johna Lydona do swojego butiku na przesłuchanie. Spodobał mu się jego wygląd. Uznał, że John nada się na wokalistę zespołu, który dopiero poszukiwał swojego wizerunku. Kazał mu zaśpiewać do puszczonego z szafy grającej Schools Out Alice'a Coopera. Johnny zareagował, jakby prąd go kopnął. Zaczął podrygiwać i wyć. Tak dostał się do zespołu. Grupa znalazła idealnego wokalistę. Wprawdzie nie umiał śpiewać, ale za to był wygadany. Koledzy przezwali Lydona Johnnym Rottenem, czyli próchnicą, ze względu na fatalny stan uzębienia. Tak narodzili się Sex Pistols. W powszechnej opinii grupy punkowe nie potrafiły grać, ale na koncertach Sex Pistols szybko udowodnili, że są kompetentnym i zgranym zespołem. Menedżerem Sex Pistols został Malcolm McLaren. Uznał, że najlepszym sposobem na podbicie ogarniętej recesją Wielkiej Brytanii będą skandale. Malcolm przyjaźnił się wcześniej z nowojorskim zespołem New York Dolls. Po rozpadzie grupy wrócił do Londynu. Opowiadał, że był ich menedżerem, ale to nieprawda. Dobierał im tylko ubrania. Początkowo Sex Pistols nosili ciuchy z butiku Malcolma, bo nie mieli pieniędzy, żeby sobie coś kupić, a on dawał im rzeczy za darmo. Byli chodzącą reklamą jego butiku. Shop.
Mało kto mógł sobie pozwolić na kupno ubrań Malcolma, bo kosztowały one po 200-300 funtów. Dzieciaki nie miały tyle forsy i dlatego same szyły sobie podobne ciuchy. Z czego jest ta sukienka? Z foliowego worka na śmieci. McLaren stworzył Sex Pistols, żeby promowali jego ubrania. Nie wiedział, do czego to doprowadzi. Trzeba mu jednak przyznać, że pomógł zespołowi i załatwił mu salę do prób. Ale oni i tak by pisali piosenki, bez niego też by się nie udało. Jego zasługi dla zespołu nie są aż tak znaczące, jak twierdzi. Uważa, że ich stworzył, że zawdzięczają mu wszystko. Ale to bzdura. Nie znoszę go, to palem. Głupek, któremu się poszczęściło. Zawsze znajdzie się ktoś taki. Co czujesz, wiedząc, że twój zespół budzi obrzydzenie? Bawi mnie to. Podobno wymiotujecie na scenie i plujecie na publiczność. Jaki przykład dajecie dzieciom? Każdy wymiotuje. Ludziom też chce się żygać. Mają dość tego, że tylko im się rozkazuje. Ale im nikt za to nie płaci, słucham? Nie biorą pieniędzy za takie ekscesy. My też nie. Na początku 76. Sex Pistols zaczęli koncertować w Marquee Club i Nashville. Przez pierwszą połowę roku docierali się jako zespół. Często udawali się w bójki z publicznością, łatwo ich było sprowokować. Sprzeciwiali się zastanemu porządkowi. Na pierwszy koncert nie przyszedł prawie nikt. Dziś wiele osób opowiada, że tam było. Pierwszy raz zobaczyłem Sex Pistols w The Marquee Club. Grali jako support dla najwyżej 100 osób. Mieli w sobie coś z Chucka Berry'ego, The Kings, The Who i z Eddie'ego Cochrane'a. Zachowało ich garażowe brzmienie, zupełnie jak The Stooges, MT5 i New York Dolls. Lipca 76 roku przed Sex Pistols wystąpiła nowo powstała londyńska formacja The Damned. Pierwszy koncert zagraliśmy w The 100 Club przed występem Sex Pistols. Mieli już swój fanklub, Bromley Contingent. Jego członkowie uważali nas za zagrożenie dla Pistolsów. Te dzieciaki nie uznawały żadnej świętości. Dla nas był to pierwszy koncert, a dla nich pierwszy występ Sex Pistols, jaki widzieli. Zawsze byliśmy im wdzięczni, że pozwolili nam wtedy zagrać. Dostaliśmy za występ po 5 funtów, ale kiedy Malcolm zorientował się, ile nam zapłacili, policzył sobie 20 funtów za użyczenie wzmacniaczy i oświetlenia. To najlepszy dowód na to, jakim był palantem. Zainteresowały się firmy fonograficzne. 8 października 76 roku zespół podpisał kontrakt z EMI, największą brytyjską wytwórnią płytową. Krytykujecie Top of the Pops i zespoły, które trafiają na tę listę. Twoim zdaniem nastolatki ich słuchają? Raczej ich rodzice.
A tacy artyści jak Rod Stewart? Co z nim? Rodzice go kochają. Jego interesuje tylko kasa. To stary dziad, nie powinien grać. Co myślisz o takich zespołach jak The Style? Nic nie myślę. To nie zespół, tylko maszynka do pieniędzy. Stonesi i The Who budzili zachwyt, bo burzyli dotychczasowy porządek. Sex Pistols napotkali na opór, ponieważ kwestionowali zdobycze poprzedników. Muzycy byli popędliwi i często brali udział w bójkach, a media wyolbrzymiały te zajścia. To nie agresja, tylko emocje. Nakręcamy się, grając. Ludzie nie przywykli do muzyków szalejących po scenie. Wolą, żebyśmy stali bez ruchu, a kiedy tak się nie dzieje, są w szoku i nazywają to agresją. Potem zaś taki Melody Maker pisał na pierwszej stronie, że chciałem kogoś pobić, choć ja próbowałem przerwać bójkę. Na kilku koncertach doszło do przepychanek, a prasa rozdmuchała sprawę. Media odegrały dużą rolę w kreowaniu popularności zespołu. Byli spełnieniem marzeń tabloidów. Tuż przed powstaniem zespołu wyszły bowiem z mody swastyki. Za to coraz większą popularnością cieszyli się różnej maści osiłki. To wszystko obróciło się na niekorzyść grupy. Wywoływanie bujek was bawi? Kto ci tak powiedział? To brednie. Jesteśmy spokojni. Na debiutancki singiel wybrali piosenkę napisaną przez Rotena. Singiel Anarchy in the UK ukazał się 26 listopada 1976 roku ku zaskoczeniu wielu dziennikarzy muzycznych. Johnny Rotten zaprezentował się jako anarchista, pragnący zniszczyć wszystko. BBC to nie rozbawiło, singiel dostał zakaz emisji. Utwór nie trafił na listę przebojów, ale zespół na zawsze zmienił branżę muzyczną. Następne pytanie. Co myślicie o disco? Dno. Poważnie? Wtedy wystąpiliśmy w programie Billa Grandiego. Nazajutrz nic już nie było takie jak przedtem. Sex Pistols zaproszono w ostatniej chwili zamiast muzyków zespołu Queen, którzy zrezygnowali z udziału w programie. John od trzech dni był w ciągu narkotykowym. Czekając na rozmowę, chłopcy solidnie sobie popili, a Bill Grundy jeszcze ich podpuszczał. Steve Jones przyszedł w t-shircie z namalowanymi cyckami i nazwał Billa starym jebaką. Grundy też był wtedy pijany i pewnie uznał, że przekleństwa świetnie się sprzedadzą w telewizji. W rezultacie jednak wyleciał z pracy, a wywiad wywołał skandal. Pamiętam ten wywiad, ubawiłem się do łez. Nareszcie działo się coś ciekawego. Muzycy nie wiedzieli, że rozmowa idzie na żywo na cały Londyn. Nazajutrz Sex Pistols byli na pierwszych stronach gazet w całym kraju. Malcolm był wściekły, ale kiedy następnego dnia przeczytał nagłówki, bardzo się ucieszył. Yeah.
Utwór Anarchy in the UK zadebiutował na liście przebojów na 43. miejscu, ale sprzedaż singla wstrzymano. Członkowie parlamentu potępili Sex Pistols, a wytwórnia zaczynała uginać się pod presją opinii publicznej. Punk rock trafił do mas. Wywiad w telewizji wam zaszkodził czy pomógł? Na pewno nie zaszkodził, ale czy pomógł, to już inna sprawa. W 1976 roku zespoły Sex Pistols, The Damned i The Clash wyruszyły w pierwszą trasę koncertową po kraju. To miała być ogromna trasa. Chcieliśmy ożywić punkową subkulturę, ale program Billego Grandiego zniweczył te plany. Wytwórnie zatroszczyły się o Sex Pistols. Mieszkali w Holiday Inn i podróżowali luksusowym autokarem. My musieliśmy jeździć pociągami i nocowaliśmy w pensjonatach. Organizatorzy zaczęli odwoływać występy. Z 21 zaplanowanych koncertów Sex Pistols zagrali zaledwie 3. Po wywiadzie u Billa Grandiego i artykułach w Daily Mirror odwołano połowę występów. Do końca tygodnia zostały tylko 4. Rodzice byli niezadowoleni, że ich dzieci, które kupiły bilety na odwołane imprezy, musiały jechać przez pół kraju, żeby zobaczyć ulubiony zespół. Według ciebie zespół Sex Pistols ma przed sobą przyszłość? Tak. Jako jedyni sprzeciwiamy się cenzurze. Przyznasz chyba, że komplety na koncertach, o ile dochodzą one do skutku, zawdzięczacie jedynie ostatnim wydarzeniom. Skąd? Bilety wyprzedano już dawno temu. Prasa relacjonowała przebieg trasy. The Damned zagrali tylko jeden koncert. McLaren potrzebował kapeli, która będzie z nim jeździła i podgrzewała atmosferę na widowni. Inne zespoły nie grały poza Londynem. To był przejaw snobizmu. Po aferze z programem Bill Grundy Show i skandalu, jaki wywołał, The Damned nie byli już potrzebni. McLaren wiedział, że koncert Sex Pistols albo zostanie zbojkotowany, albo przyjdą na niego tłumy. Dla mnie było to trochę dziwne. Zgodziliśmy się wziąć udział w trasie i nagle chłopaki z The Clash i Sex Pistols przestali z nami rozmawiać. Traktowali nas bardzo podejrzliwie. Później się dowiedzieliśmy, że menedżer Pistolsów, Malcolm McLaren i Bernie Rose, menedżer The Clash, zabronili chłopakom rozmawiać z muzykami z The Damned, a przecież świetnie się znaliśmy. Pierwszy koncert zagraliśmy na Uniwersytecie w Leeds. Steve i Paul zakradali się potem do naszego pokoju, mówiąc, że nie mogą się z nami kontaktować. Śmiali się z tego. Z chłopakami z The Clash w ogóle nie rozmawialiśmy. Słuchali się menedżera, zupełnie ich zdominował. Przykra sprawa, bo nikt tak naprawdę nie wiedział, o co chodziło. O wszystkim decydowała polityka promocyjna. Muzykom nie wolno było z nami gadać, chociaż i tak to robili. Gwiazdą wieczoru byli Sex Pistols. Potem graliśmy my. Jako trzeci widniał na plakatach Johnny Thunders, który wcześniej występował w New York Dolls.
Na końcu The Clash, ale oni prawie wcale nie grali. Po pierwszym koncercie Malcolm postanowił zmienić kolejność. Pierwsi mieli grać Sex Pistols, po nich The Clash, a jako trzeci Thunders. Nie zgodziliśmy się, bo pojechaliśmy w tę trasę, żeby występować. Byliśmy równie dobrzy jak pozostałe kapele. Powiedzieliśmy, żeby się odwali. W grudniu 1976 roku wytwórnia EMI zorganizowała koncerty w amsterdamskim klubie Paradiso. Jednak przed odlotem z Heathrow członkowie zespołu się pokłócili i obrazili pracownika lotniska. Jeden ze świadków powiedział, że ich zachowanie było tak skandaliczne, że nie da się tego opisać. Plotka głosiła, iż Jones zwymiotował na starszą panią. Dwa dni później wytwórnia rozwiązała kontrakt z zespołem. Zarząd postanowił zerwać współpracę, tym bardziej, że płyta nie powstawała w tłoczniach wytwórni. Zapłacili Malcolmowi i rozstali się z zespołem. W tym samym czasie konflikt między Glennem Matlockiem i Johnem Rottenem sięgnął zenitu. Byli jak ogień i woda. Matlock w przeciwieństwie do Rottena szanował tradycję rock'n'rolla. W lutym 1977 roku Glenn opuścił zespół. Później McLaren opowiadał, że Matlock wyleciał, ponieważ lubił Beatlesów. Miałem dosyć. Skoro nie potrafili mnie docenić, to ich problem. Kiedy usłyszeliśmy, że wyrzucili Glenna, a jego miejsce zajął Syd, zaczęliśmy się zastanawiać, o co chodzi Malcolmowi. Widocznie nie chciał zespołu, który mógł odnieść sukces. Glenn sobie na to nie zasłużył. Bardzo przeżył całe to zamieszanie i pogłoski o tym, że został wyrzucony. Kiedy jego miejsce zajął Syd, strasznie się wkurzył. Ja zresztą też. Malcolm zawsze robił, co chciał. Do grupy dołączył przyjaciel Johnny'ego Rottena z dzieciństwa, John Simon Ritchie, używający pseudonimu Sid Vicious. Wcześniej był perkusistą w Suksie and the Banshees. Brak talentu nadrabiał bezczelnością i tupetem. Był głupi, podatny na wpływy. Idealna marionetka dla McLarena. Był beztalenciem. Nie umiał grać. Wsiadałem do samochodu, kiedy podszedł do mnie i powiedział, że mnie zastąpi. Odparłem: powodzenia, mam już dosyć użerania się z Rottenem. Wytrzymałem 3 lata, zrobiłem swoje. Zaproponowałem, że nauczę go grać na basie. Widziałem, jak się zastanawia. Nie był na tyle lotny, żeby połapać się w sytuacji. John był bardzo zazdrosny o zainteresowanie, jakie wzbudzał Syd. Syd znacznie lepiej pasował do wizerunku Sex Pistols niż Glenn. Był hałaśliwym, chudym jak tyczka dryblasem. Glenn, utalentowany muzyk, nie krył szacunku dla Beatlesów, a przecież wyznawcy punk rocka twierdzili, że każdy może być muzykiem. Dlatego do zespołu dokooptowano Syda. Z tego samego powodu w The Clash znalazł się Paul Simonon.
Kiedyś często spotykałem Sida na ulicy, bo mieszkaliśmy blisko siebie. Rzucał się na mnie i próbował uderzyć. Wtedy przeważnie jakiś przechodzień podnosił krzyk i wrzeszczał, żeby zostawił mnie w spokoju. Przypominał duże dziecko, miał słaby charakter, ale był sympatyczny. Sid stał się symbolem punk rocka. Reprezentował wszystko, co dobre i złe w tej muzyce. Mieszkaliśmy wtedy w starym budynku. Pewnego razu pokłóciliśmy się z parą mieszkającą na parterze. Nie pamiętam już, o co poszło, ale Sid chwycił lusterko i rzucił nim w dziewczynę, chybiając o centymetry. Gdyby trafił, chyba by ją zabił, a już na pewno zmasakrowałby jej twarz. Ale lustro szczęśliwie rozbiło się o ścianę. Chwilę później na schody wpadł jej chłopak. Wyciągnął nóż sprężynowy i dźgnął Syda w nogę. Syd łatwo wpadał w szał, a wtedy nie sposób było go uspokoić. Nie wytrzymywał presji. Wierzył, że musi dorównać swojemu scenicznemu alter ego. Jako John Ritchie był naprawdę sympatycznym facetem. 10 marca 1977 roku przed pałacem Buckingham Sex Pistols podpisali kontrakt z wytwórnią A&M Records. McLaren wymyślił, że feta z okazji podpisania kontraktu odbędzie się przed pałacem Buckingham. Impreza szybko wymknęła się spod kontroli. Goście zaczęli wymiotować do koszy na śmieci i obmacywać kobiety. Wytwórnia zerwała umowę. Zarząd ugiął się pod presją pracowników oraz innych artystów i zerwał kontrakt z Sex Pistols. 6 dni później zespół znów nie miał wytwórni. Co się stało z wytwórniami A&M i EMI? Nie wiem, o co poszło EMI, ale A&M zerwała kontrakt, bo wsadzili nas do limuzyny, a nam się to nie spodobało. Potem we dwóch pobiliśmy naszego perkusistę Paula. Byliśmy pijani, każdy z nas wypił chyba ze 2 litry mocnej wódki, pół butelki whisky i brandy, a potem zaczęliśmy się tłuc. Porozbijaliśmy sobie głowy. Steve omal nie połamał mi nóg. Nie wiemy, dlaczego zerwali kontrakt. Teraz na pewno żałują. W maju 1977 roku zespół podpisał umowę z wytwórnią Richarda Bransona Virgin Records. Akurat na srebrny jubileusz królowej Elżbiety. Kraj ogarnęła monarchistyczna gorączka. Królową okrzyknięto narodowym skarbem. Nowy singiel grupy God Save the Queen nosił ten sam tytuł co hymn brytyjski, ale tekst był zupełnie inny. Singiel ukazał się w maju 1977 roku i zaszokował Brytyjczyków. BBC zakazała jego emisji. Podobno utwór atakował królową, ale to nieprawda. Chodziło o samą instytucję. W kraju wrzało. Członkowie parlamentu żądali, aby muzyków przykładnie ukarano. Od skandalu z Billem Grandiem Sex Pistols byli w Wielkiej Brytanii wrogiem publicznym numer jeden, ale dopiero teraz spotkali się z prawdziwą niechęcią. Opinia publiczna ich znienawidziła. Kiedy wyszedłem na ulicę w koszulce z napisem God Save the Queen, przechodnie zaczęli mi grozić. Nie wiem, jak to się stało, że singiel God Save the Queen nie dotarł na pierwsze miejsce na liście Top 20. Kiedy do niedzielnego notowania listy zaproszono Roda Stewarta, byliśmy pewni, że singiel okaże się przebojem. Ostatecznie wylądował na drugim miejscu.
Jakich muzyków cenisz? Kogo uważasz za dobrego wokalistę? Nie mam żadnych idoli. Wszyscy są beznadziejni. Żaden zespół nie zasługuje na uwagę. Każą płacić za bilet, a potem i tak nie mają nic do pokazania. Jak się poczułeś podczas pierwszego występu? Powiedz. Wspaniale. Ludzie mnie pokochali. Rzucali kwiaty. Oglądałam cię 6 razy. Widzowie zawsze byli w szoku. No właśnie. Chodźmy do domu. Ludzie są znudzeni. Mają dosyć hipisów. Co masz przeciw hipisom? Popadli w samouwielbienie. W 1977 roku Syd poznał Nancy Spungen, narkomankę i nowojorską prostytutkę cierpiącą na zaburzenia emocjonalne. Miała na niego zły wpływ, ale był z nią szczęśliwy. Ciągle płakała, miała wahania nastrojów. Siedziała spokojnie, a za chwilę szalała i się wydzierała. Pod jej nieobecność Syd zachowywał się normalnie, ale gdy tylko wchodziła do pokoju, zupełnie mu odbijało. Zamieniał się w dupkę. Nancy była jeżdżącą za zespołami, zaćpaną z dzirą. Przyjechała do Londynu, bo uganiała się za Jerrym Nolanem, perkusistą Heartbreakers. Przyleciała za nim, rzekomo, by mu podrzucić gitarę, której zapomniał. Jerry był perkusistą, ale miał piękną, różową gitarę Fender Esquire, zupełnie niepasującą do muzyka punkowego. Nie grał na niej, jednak Nancy postanowiła mu ją przywieźć. Jerry wiedział, co z niej za ziółko i od razu ją spławił, więc zakręciła się wokół Syda. To był początek jego końca. Zniszczyła go. Syd był naiwny, wrażliwy i niewinny. Została jego pierwszą dziewczyną. Owinęła go sobie wokół palca. Moja ówczesna dziewczyna szyła ubrania. Często odwiedzała Nancy, żeby poszerzyć jej dżinsy, bo ona szybko przybierała na wadze. Z tyłu spodni miała wszywki w kształcie litery V. Pewnego dnia wszedłem do kuchni i zastałem tam Nancy stojącą z ręką nad miską. Przecięła sobie nadgarstek, jedząc loda. Zapytałem, co się stało, a ona zaczęła szlochać. Syd mnie nie kocha. To było tylko przedstawienie. Wiele osób uważało Nancy za irytującą babę i faktycznie nieraz tak się zachowywała. Ale w rzeczywistości była słodką i uroczą dziewczyną. Kiedy przyjechała do Nowego Jorku, chodziłem w starych, dziurawych butach motocyklowych, a ona kupiła mi nową parę. Wsiedliśmy do taksówki i pojechaliśmy na 48. ulicę. Była bardzo hojna. Kiedy Syd ruszył w trasę z zespołem, mieszkała tuż obok nas. Prosił, żebym zaglądał do niej sprawdzić, czy wszystko w porządku. Nie miała wielu przyjaciół. Dla mnie zawsze była miła. Kilka razy przygotowała dla nas kolację. Fatalnie gotowała, ale była w porządku. W październiku 1977 roku Sex Pistols wydali swoją jedyną płytę. Już przed premierą album trafił na pierwsze miejsce listy przebojów. Płyta była koszmarna. Sex Pistols na żywo grali wspaniale, ale dla mnie ich album studyjny nie miał nic wspólnego z punk rockiem. Policja zakazała umieszczać album na wystawach. Zatytułowali płytę Nevermind the Bollocks, czyli olać bzdety, żeby wywołać skandal.
Sklepy muzyczne nie mogły jej prezentować. Właściciel jednego sklepu w Nottingham miał nawet kłopoty z prokuraturą. Sprawa trafiła do sądu. Album nie oddawał brzmienia zespołu znanego z koncertów. Producent płyty, Chris Thomas, wcześniej współpracujący z Roxy Music i z Pink Floyd, nie miał dotąd nic wspólnego z punk rockiem. Wcześniej Pistolsi byli o wiele lepsi. Sex Pistols wyruszyli w trasę po południowych i południowo-zachodnich Stanach USA. Mieli zagrać w sumie 7 koncertów. Grali w mało znanych amerykańskich miasteczkach, takich jak Rodeo w Teksasie. Nikt normalny nie zgodziłby się na coś takiego, ale Malcolm chciał się przekonać, jak przyjmą ich prości Amerykanie. Podjął bardzo ryzykowną decyzję. Trasa okazała się katastrofą. McLaren wpadł na kolejny genialny pomysł i kazał im grać w barach na głębokim południu dla publiczności, której nie mogli się spodobać. Czemu to zrobił, skoro z łatwością wyprzedaliby wszystkie bilety w nowojorskim Palladium albo w Ritzu? Ta decyzja zniszczyła zespół. Uzależniony od heroiny Sid Vicious zaczął udowadniać, że zasłużył na swój sceniczny pseudonim i wszędzie prowokował kłopoty. Sid pił i zażywał wszystko. Nigdy nie umiał grać na basie, ale teraz był tak zaćpany, że nawet przestał udawać, że gra. Nie obchodziło go to, miał wszystkiego dosyć. Znajdował się w fatalnym stanie, nie było w nim nic pięknego ani poetycznego. Jest rok 78, tak? Styczeń? Którego dziś mamy? 14. A dzień tygodnia? Sobota. Poważnie? W trasie traci się poczucie czasu. Ja nigdy nie wiem, jaki mamy dzień. Amerykańska trasa Sex Pistols zakończyła się w San Francisco. Grupa rozpadła się na scenie podczas ostatniego koncertu. McLaren zniszczył zespół, bo kazał im grać w zapadłych dziurach. Chłopcy byli sfrustrowani, a do tego Sid walczył z uzależnieniem. Na ostatnim koncercie Johnny się wkurzył, miał dość kłótni. W Winterland w San Francisco mieli dać jedyny duży koncert. To ich jeszcze bardziej rozzłościło. To był koszmarny koncert. Na koniec John zaczął krzyczeć, że zostali oszukani. McLaren cały czas kombinował, jak zbić na zespole fortunę. Bez względu na to, co wygadywał na temat rewolucji w muzyce, traktował zespół jak maszynkę do robienia pieniędzy. Apart from some ideas about revolution held over from the 60s, you know, he was ultimately making a fortune out of this. Myślę, że od początku mu o to chodziło. Przewidział, że sami się unicestwią. McLaren chciał zniszczyć show biznes, który dla Sex Pistols był wszystkim. Wierzyli, że tworzą coś nowego, autentycznego. Byli prawdziwym klejnotem, perłą dla wieprzy. Jak spędzasz czas po rozstaniu z zespołem? Nudzę się. Co cię powstrzymuje przed założeniem nowego zespołu? Malcolm McLaren. Kiedy odczepi się ode mnie, zacznę działać. Na razie musiałbym oddać mu większą część dochodów z każdej płyty. Chcesz założyć nowy zespół? Tak. Bez przerwy próbuję z różnymi muzykami. Jeśli ktoś chce ze mną grać, zapraszam.
Nadal wiążecie kontrakt z Malcolmem, ale chcesz to zakończyć? Bo on zerwał umowę, nie ja. Wyrzucił się? Tak mówi prasie. Męczy cię to, że nie możesz nagrać płyty? Oczywiście, tylko w tym jestem dobry. Malcolm cię unika? To chyba oczywiste. Jak zamierzasz rozwiązać tę sytuację? Zabiję go. A może bez przemocy? Upozoruję wypadek samochodowy. Gazety byłyby zachwycone. Następne pytanie. Czy uważasz, że nowa fala... Zawsze byłem bandziorem. Trudno na co dzień sprostać scenicznemu wizerunkowi, gdy się nad tym nie zastanawiałem. Każdego dnia jestem inny. Ilekroć pojawiałeś się na scenie, prasa muzyczna opisywała, co miałeś na sobie. Żałosne, co? Przyciągałeś uwagę. Bardziej interesowało ich moje ubranie i kolor włosów. Co będzie z ludźmi, dla których stałeś się wzorem? Pod twoim wpływem zaczęli zakładać własne zespoły. Czy po rozpadzie Sex Pistols dalej będą tworzyli muzykę? Nie wiem. Spotykasz ich? W Londynie nie ma dokąd pójść. Dziś jest o wiele gorzej niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy. To nasza wina. Zniszczyliśmy to miasto. Utrzymujesz kontakty z kolegami z zespołu? Oni nie dzwonią do mnie, a ja do nich. Po odejściu Rotena grupa działała dalej. Wokalistę zastępowali Cook, Jones, Vicious, Edward Tudor Paul i Ronnie Biggs. Zespół rozpadł się na początku 79 roku. Nie nagrali drugiej płyty. Nie mieli piosenek. Frigging in the Rigging to nie piosenka. Singiel nagrany przez Steve'a i Paula był trawestacją twórczości zespołu. McLaren namówił do współpracy Ronniego Biggsa, najsłynniejszego złodzieja i zbiega w historii Wielkiej Brytanii, współautora Skoku Stulecia. Chciał wycisnąć jak najwięcej forsy z wytwórni EMI. Sam Biggs żył w luksusie w Brazylii. Nie mów, że wyprzedaliście nakład. Nie mówię. Byliśmy jedyną autentyczną w swojej muzyce grupą w historii. Nie moja wina, że nasz menedżer okazał się oszustem. Nie chcę mówić o przeszłości. Teraz liczy się przyszłość. Dziś rano w pokoju w hotelu Chelsea policjanci znaleźli półprzytomnego Syda Vicious'a. W łazience odkryli zwłoki 20-letniej Amerykanki, z którą muzyk żył od 2 lat. Nancy Laura Spungen została zasztyletowana. Obok ciała leżał składany nóż myśliwski. Powiedział coś? Złożył zeznania. W dniu tragedii Sid i Nancy spotkali się z rockmanem Neonem Leonem. Trudno mi uwierzyć w to, co się stało. Prywatnie Sid nie miał wiele wspólnego z publicznym wizerunkiem Sex Pistols, z gwałtem i anarchią. I z przemocą. Naprawdę ją kochał, bardziej niż muzykę. Vicious, który naprawdę nazywa się John Simon Ritchie, został zatrzymany pod zarzutem morderstwa. Kiedy był przewożony do więzienia, musiało go trzymać 4 funkcjonariuszy. Wszyscy spędzaliśmy dużo czasu w hotelu Chelsea. Tamtego wieczoru spotkałem tam Syda i Nancy. Byli naćpani i wyprawiali różne głupoty, zwłaszcza Nancy.
Wróciłem do domu. Była 5 rano i poszedłem spać. Jakiś czas później zadzwonił do mnie znajomy i powiedział, żebym włączył wiadomości. Usłyszałem, że policja zatrzymała Syda za zabójstwo Nancy. A kilka godzin wcześniej bawiłem się z nimi w hotelu. Co on jej zrobił? Ubrałem się i pognałem na miejsce. Wokół panował chaos. Dowiedziałem się jednak, co się wydarzyło. Byłem w sądzie, kiedy Syda postawiono w stan oskarżeń. Pojechaliśmy tam z Jerrym Nolanem i moją siostrą. Odczytano mu zarzuty, oskarżono o zabójstwo i zwolniono za kaucją. Z sądu pojechaliśmy do mojego mieszkania. Zostaliśmy z Sydem sami. Jego mama wyszła kupić coś do jedzenia. Zapytałem, czy zabił Nancy. Odpowiedział, że nie. Musiałem o to zapytać. Nie po to, by go osądzać. Po prostu chciałem wiedzieć. Powiedział, że jej nie zabił. To mi wystarczyło. Nie sądziłem, że tak skończy. Nie spodziewałem się, że zostanie oskarżony o zamordowanie Nancy. Nigdy bym nie uwierzył, że mógł posunąć się do czegoś takiego. Miał na koncie różne grzechy, ale to nie był mordercą. Naprawdę kochał tę dziewczynę. Często się kłócili, czasem dochodziło do rękoczynów, ale zabójstwo? Niemożliwe. W naszym rock'n'rollowym świadku kłótnie, a nawet bójki między partnerami są na porządku dziennym, zwłaszcza jeśli oboje są szaleni. Syd i Nancy na dodatek ostro ćpali. Żarli się ze sobą, wrzeszczeli na siebie i to wszystko. Ale morderstwo? Syd był zwyczajnym, sympatycznym facetem. Zmienił się pod wpływem Nancy. Zaczął wierzyć, że jest Sydem Vicious'em, ucieleśnieniem Sex Pistols i gwiazdą rocka. Nie wierzę, że to zrobił. Nigdy by jej nie zabił. Za bardzo ją kochał. Kilkakrotnie przesłuchiwała mnie policja. Na nożu znaleziono różne odciski palców. Oprócz śladów Syda i Nancy były tam odciski jeszcze jednego gościa, Michaela. Zaczął się kręcić w ich towarzystwie 2 tygodnie przed tragedią. Często siadał blisko Nancy. Zapytałem Syda, co to za jeden, a on odparł, że Nancy bardzo go lubi. Nic więcej nie wiedziałem. So that was good enough for me. I was like, oh, okay, you know, I didn't know who he was. But the police said they were Potem policja zaczęła wypytywać mnie o Michaela. Niewiele potrafiłem im powiedzieć, poza tym, że poznałem go 2 tygodnie przed zabójstwem Nancy i później już nigdy więcej nie spotkałem. Wtedy on wydawał mi się najbardziej podejrzany. Na nożu były jego odciski, a w chwili śmierci Nancy Syd leżał nieprzytomny na łóżku. Z pokoju zginęły pieniądze i różne drobiazgi o łącznej wartości $3,000. Michael nie tylko zamordował Nancy, ale jeszcze ich okradł. Tak myślała policja. Nie chcę nikogo oskarżać, ale był taki facet, Neon Leon. Tamtej nocy przez ich pokój przewinęło się wiele szemranych typów. Później usłyszeliśmy, że podobno Michael przyznał się kilku osobom do zamordowania Nancy. John Simon Ritchie nie zdołał oczyścić swojego imienia. Syd wyszedł z więzienia. Dwukrotnie zwalniano go za kaucją. Przyjechał do mojego mieszkania, wyglądał paskudnie. Odsiedział swoje, posłali go na odwyk, był czysty. Zadzwonił do mnie.
Wiedzieliśmy, że przyjedzie, mieliśmy narkotyki, ale nie chcieliśmy mu ich dać, by znowu nie wpakował się w kłopoty. Kiedy przyjechał, skłamaliśmy, że nie mamy towaru. Widziałem zawód na jego twarzy. Miałem wyrzuty sumienia, że go okłamuję, lecz robiłem to dla jego dobra. Znalazł prochy gdzie indziej i przedawkował. Taka strata. Nienawidzę używek. Nigdy ich nie próbowałem, ale widziałem wielu ćpających i zawsze myślałem, że to głupie. Byłem załamany. W krótkim czasie straciłem dwoje przyjaciół. Trudno mi uwierzyć, że Syd zostanie zapamiętany jako morderca swojej dziewczyny. Dla mnie był niewinny. Opowieść o Sex Pistols mogłaby zakończyć się w tym miejscu, gdyby nie to, że z upływem lat ranga grupy rosła. Działali bardzo krótko, zaledwie kilka lat. W tym czasie niektóre zespoły nie potrafią nawet nagrać płyty, a oni tyle dokonali. To, że zespół jest powszechnie znany i że następne pokolenia muzyków otaczają go szacunkiem, najlepiej świadczy o tym, jak bardzo Sex Pistols wstrząsnęli światem muzycznym. Niewiele osób wie, że Sex Pistols występują na imprezach korporacyjnych, za co zgarniają ponad milion dolarów. I bardzo dobrze, bo kiedy ich menedżerem był McLaren, nic nie zarobili. Niech im się wiedzie. John na pewno nie potrzebuje forsy, ale reszcie chłopaków się przyda. Dobrze, że Glenn Matlock wrócił do grupy i że znów grają. Tworzą wspaniały zespół, a takich dziś mało. Może odmienią życie kolejnego pokolenia. Każdy muzyk, czy to gitarzysta, czy wokalista, czerpał z Sex Pistols. Pozostawili po sobie ogromną spuściznę. Punk rock nie umarł. Nigdy nie było takiego zespołu jak Sex Pistols. Ani przedtem, ani potem. Urządziliśmy dwudniowy festiwal punkowy w The Haunted Club. Przyjemnie znów spotkać się i zagrać razem. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet, M Studio. Tekst Witold Buchwald. Czytał Paweł Straszewski. I got a feeling.